Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, szefa klubu, pana posła Mariusza Błaszczaka, ale przede wszystkim naszego kandydata tutaj w wyborach uzupełniającym do Senatu, pana posła Rosieckiego. Jeśli Państwo pozwolą, to zaczniemy od wystąpień, a później oczywiście pytania. Bardzo proszę, panie premierze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem tutaj, jak Państwo się pewnie domyślacie, ze względu na wybory uzupełniające. To są wybory bardzo ważne. Ten wynik, który tutaj uzyskamy, będzie symptomatyczny. Także z punktu widzenia zbliżających się wyborów samorządowych, prezydenckich i przede wszystkim parlamentarnych. Stąd przywiązujemy do tych wyborów wielką wagę. I dlatego wystawiamy bardzo mocnych kandydatów. Takim bardzo mocnym kandydatem jest pan poseł Rusiecki, bardzo dobry parlamentarzysta, człowiek o wielkim doświadczeniu, mocno związany z tą ziemią. W innych okolicznościach może szukalibyśmy kogoś innego, ale uważamy, że dzisiaj, a dokładnie 7 września, zaczyna się cykl wyborczy, którego efektem, tym ostatecznym, będą wybory parlamentarne. I dlatego właśnie uznaliśmy, że taka decyzja powinna być podjęta. Bardzo dziękuję i chciałem to uczynić publicznie panu posłowi Rusieckiemu za to, że się na to zgodził. Bierze przecież na siebie dodatkową odpowiedzialność, ogromny wysiłek, ale jest to potrzebne. Jest z całą pewnością potrzebne także i to, żeby w okręgu jednomandatowym, który stwarza nieco inny stosunek, relacje między obywatelami a wybranym, został powołany człowiek, który jest stąd i który reprezentuje te 5 powiatów, czy będzie, mam nadzieję, reprezentował te 5 powiatów, ich problemy, który jest z miasta, które jest stolicą, można to tak określić, tego regionu, jest z Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest człowiekiem, który świetnie zna tutejsze sprawy, zarówno te związane z przemysłem, którego kondycja, jak Państwo wiecie, jest nie najlepsza, jak i z rolnictwem, a ta kondycja, szczególnie w ostatnim okresie, też jest nie najlepsza. O te wszystkie sprawy będzie trzeba zabiegać w różnych miejscach. Senat jest też znakomitym miejscem do tego, żeby zabiegać o sprawy tych 5 powiatów tej ziemi. Te powiaty są zróżnicowane, są przemysłowe, są takie, gdzie dominuje rolnictwo, sadownictwo i o wszystkie te sprawy, o wszystkie te kwestie trzeba walczyć, trzeba je podnosić. Dzisiaj podjęliśmy tutaj jako klub parlamentarny pewne uchwały, ale sądzę, że o tym będzie mówił już pan poseł. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim nasz gospodarz, to bardzo proszę pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Dziękuję. Ja krótko, proszę państwa, klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, a więc posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podjęli 3 stanowiska. Wszystkie 3 dotyczą spraw ogólnopolskich, ale związane są z województwem świętokrzyskim, a szczególnie właśnie z 5 powiatami województwa świętokrzyskiego. Pierwsze stanowisko dotyczy roli Centralnego Okręgu Przemysłowego w reindustrializacji polskiej gospodarki. Jesteśmy na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Drugie stanowisko dotyczy polskiego przemysłu zbrojeniowego. To też jest taki element charakterystyczny w Centralnym Okręgu Przemysłowym, a więc zakłady zbrojeniowe, w sytuacji, z jaką mamy do czynienia na wschodzie, za naszymi wschodnimi granicami. Polski przemysł zbrojeniowy to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, więc odbudowa tego przemysłu i rozwój tego przemysłu. I trzecie stanowisko dotyczy obrony polskiej wsi. Chodzi o to, co dzieje się złego na rynkach związanych ze skupem produktów rolnych, co dotknęło mieszkańców powiatów, szczególnie powiatów opatowskiego i sandomierskiego, a więc embargo rosyjskie na sprzedaż owoców i warzyw, które są hodowane właśnie na tej ziemi, ale także sytuacja zła, jeżeli chodzi o skup zbóż. Jesteśmy już w końcowym okresie żniw, w zasadzie już po żniwach i to też są olbrzymie problemy. No i sprawa także wykupu ziemi. To wszystko są sprawy, które postawiliśmy i zostały stanowiska przyjęte jednogłośnie. Uważamy, że
i tematem debaty publicznej powinny być właśnie te zagadnienia, o których wspomniałem. Na samym końcu konferencji nasz gospodarz, nasz kandydat, kandydat do Senatu. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tych 5 powiatach wschodniej części województwa świętokrzyskiego skupiają się jak w soczewce problemy również naszego kraju. Stąd też te 3 uchwały, które podjęliśmy na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowcu Świętokrzyskim, oddają istotę rzeczy celów programowych Prawa i Sprawiedliwości, które przedstawiamy w naszym szczegółowym programie. A dzisiaj te 3 uchwały, jedna odnosząca się do roli Centralnego Okręgu Przemysłowego w powtórnym uprzemysłowieniu polskiej gospodarki właśnie tutaj, a szczególnie w powiecie ostrowieckim, w powiecie starachowickim, w powiecie skarżyskim, tego serca Centralnego Okręgu Przemysłowego w województwie świętokrzyskim jest niezwykle potrzebna, ponieważ widzimy, że przemysł w naszym kraju i również w tej części województwa świętokrzyskiego odgrywa bardzo niewielką rolę w kontekście polskiego dochodu narodowego. Jest to jedynie 18%. Nawet Unia Europejska zwraca nam uwagę, że ten poziom jest daleko niewystarczający i lobby klimatyczne hamuje rozwój polskiego przemysłu, szczególnie, jak powiadam, w tej części, gdzie przemysł stalowy, przemysł, który jest istotą rozwoju tych 5 powiatów, a w szczególności tych 3 nad Kamienną, jest rzeczą niezwykle, niezwykle ważną. Zwracamy uwagę, że polska myśl techniczna, przygotowanie kadr, innowacyjność naszej gospodarki w kontekście powtórnej reindustrializacji może być kołem zamachowym dla rozwoju polskiego przemysłu i w tym miejscu szczególnie Centralny Okręg Przemysłowy nie tylko ze względu na swoją historyczność, ale i również dorobek swój techniczny może w najbliższym czasie odgrywać istotną i ważną rolę. My w swojej uchwale, we wniosku postulujemy, że uważamy, że potrzeba jest przebudowy instytucji rządowych odpowiedzialnych za rozwój regionalny, stąd też uważamy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powinno być przekształcone w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Odbudowy Przemysłu. Ale nie chodzi tutaj tylko o zmianę nazwy, ale chodzi również o konkretne celowe działanie w naszym programie. Widzimy, że na tym terenie jest potencjał rozwoju dla gospodarki. W drugiej uchwale dotyczącej polskiego przemysłu zbrojeniowego w kontekście tego, co właśnie zostało powiedziane, stanu bezpieczeństwa w Europie Środkowej, nakłady na przemysł zbrojeniowy muszą ulec wzrostowi. Wyrażamy daleko idące niezadowolenie ze sposobu realizacji przez rząd Donalda Tuska, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, realizacji ustaw tak zwanych offsetowych, które miały przyczynić się do tego, że nakłady na przemysł zbrojeniowy nie tylko wzrastają, ale również oczywiście przy zrozumieniu obecnej sytuacji, że technologia w tej dziedzinie przemysłu jest bardzo wysoka i zamówienia muszą być lokowane w produkcji zagranicznej, ale my nie możemy wobec tego faktu przechodzić obojętnie i dbać o lokowanie zamówień w naszym przemyśle zbrojeniowym, przez co istnieje realna możliwość wzrostu technologii, innowacyjności gospodarki w tej dziedzinie. Postulujemy również, aby w kontekście przekształceń i budowy polskiej grupy zbrojeniowej SA państwo miało właściwy nadzór nad konsolidacją zbrojeniówki. Również uważamy, że
rząd musi zapewnić formalne warunki, aby przyszłość Skarbu Państwa nie została utracona w kontekście Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Te działania muszą być niezwykle aktywne ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Musi być przygotowany realny program współpracy z zbrojeniówką, również nowych technologii wojskowych, w ogóle tego, co w naukach ekonomicznych, w socjologii nazywa się skróceniem dystansu między nauką a realizacją pomysłów, projektów w przemyśle. To jest rzecz niezwykle ważna. Na tym może również zyskać polski świat nauki, polskie szkolnictwo wyższe, szczególnie polskie szkolnictwo również zawodowe. Ja przypomnę, jesteśmy tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie kompleks szkolnictwa zawodowego funkcjonował, który był tym zapleczem dla wielkiego zakładu przemysłowego, kiedyś Huty Ostrowiec, teraz Celsa Huta Ostrowiec. To jest niezwykle ważna sprawa. Te dwie uchwały charakteryzują, jak powiedziałem, trzy miasta nad Kamienną: Ostrowiec, Skarżysko, Starachowice, gdzie Centralny Okręg Przemysłowy w swojej historii odgrywał i ciągle odgrywa istotną i ważną rolę. Natomiast też nie zapominamy o sytuacji, jaka istnieje w tej chwili na polskiej wsi, na świętokrzyskiej wsi, czy na wsi tych dwóch powiatów, powiatu opatowskiego, powiatu sandomierskiego, gdzie rolnicy w tej chwili przeżywają ogromne trudności w możliwości sprzedaży swoich produktów. Uznajemy, że te działania są daleko niewystarczające, które prowadzi rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta uchwała o tym mówi w szczegółach. O jednej rzeczy konkretnie tutaj przypomnę, mianowicie już w Sandomierzu pan przewodniczący Mariusz Błaszczak oznajmił, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu wnosimy do laski marszałkowskiej projekt ustawy w sprawie zawieszenia spłat kredytów rolniczych zaciągniętych przez rolników, a dotkniętych skutkami rosyjskiego embarga. To jest rzecz niezwykle ważna. Na tych spotkaniach rolnicy się odnosili do tego z wielką życzliwością. Szanowni Państwo, te trzy uchwały pokazują zainteresowanie Prawa i Sprawiedliwości tymi również bieżącymi sprawami, ale te uchwały są zakorzenione w programie Prawa i Sprawiedliwości, które zostały przyjęte już zimą tego roku na kongresie programowym. Chcę Państwu powiedzieć, że gdy spotykam się w tej chwili w czasie kampanii wyborczej do Senatu w wyborach uzupełniających, odwiedzam wszystkie 33 gminy z terenu okręgu wyborczego, gdzie rozmawiamy o tych sprawach i program Prawa i Sprawiedliwości jest ciągle programem dynamicznym, który reaguje na trudności, jakie istnieją w tej chwili i w polskiej gospodarce w sensie przemysłowym, i w polskiej gospodarce w obszarze rolnictwa.